To jest program Co w Polsce. Michał Karnowski, witam. Zapraszam do wspólnego przeglądu najnowszego wydania Tygodnika Sieci. Na okładce ważna sprawa, temat, który chyba wyczuwamy, o którym tak słyszę, ludzie zainteresowani polityką rozmawiają. Temat rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Wiem, że do wyborów jeszcze co najmniej 13 miesięcy, ale fakt jest faktem, kampania wystartowała. Dlaczego? Jak będzie przebiegała? Jakie strategie się w tej chwili wykuwają? O tym w bardzo ciekawym tekście Marek Pyza i Marcin Wikło, którzy zajrzeli za kulisy polskiej polityki. Próbują te strategie opisać, ale też pokazać, co jest stawką tych wyborów, bo wiele głosów pada, że będą to wybory, które rozstrzygną o przyszłości Polski być może na dziesięciolecia. Fragment tekstu dla Państwa. Choć wybory odbędą się za ponad rok, to można mieć poczucie, że jesteśmy w najgorętszym momencie kampanii. Już dziś wykuwają się linie, według których Polacy mogą zdecydować, czy Zjednoczona Prawica będzie miała możliwość kontynuowania dobrej zmiany, a więc stanie się pierwszym w historii III RP obozem, który zdobędzie trzecią kadencję z rządu. Czy też zawrócimy z tej drogi, wracając do tego, co było, bo liderem obozu opozycji jest Donald Tusk. Jak rządził, to chyba wszyscy wiedzą, chyba wszyscy przeczuwają, jak może rządzić w przyszłości, bez względu na to, co mówi. A tutaj czytam też w tekście u Marka Pyzy i Marcina Wikło, że obecna nadaktywność Tuska i radykalizacja jego przekazu na rok przed wyborami tylko z pozoru mogą wydawać się irracjonalne. W rzeczywistości to przemyślany manewr powiązany właśnie z inspiracją zewnętrzną. Chodzi nie tylko o wojnę na Ukrainie, ale też wojnę w Unii Europejskiej, o budowę superpaństwa na podwalinach pewnej ideologii. A więc zależność od Berlina będzie istotnym czynnikiem w opisie Donalda Tuska i chyba jest w jego działaniach, co widać choćby po reakcjach na raport o polskich stratach wojennych. Tutaj Platforma z początku zareagowała przewidywalnie do bólu, szyderstwami. Ale gdy zobaczyli, że Polacy przyjęli ten temat z powagą, próbują korygować linię. Czy to się uda? Konrad Kołodziejski o opublikowanym 1 września raporcie w sprawie niemieckich reparacji wojennych dla Polski. W tym kontekście, że stał się on doskonałym testem na wiarygodność i inteligencję antypisowskiej opozycji. Jak łatwo było przewidzieć, spora jej część oblała ten test od razu przy pierwszym podejściu. Podkreśla publicysta, że Polacy mają jakieś problem z kompleksami, z takim poczuciem niższości. Gdy jeździmy po Europie, możemy porównać, widzimy, jak piękny mamy kraj, jak dobrze sobie gospodarczo radzimy, jak wspaniałą mamy historię, jak dobrze nam w naszej ojczyźnie, a jednak kompleks niższości jest bardzo silny. Trzeba z tym walczyć, trzeba budować poczucie własnej wartości. To ma przełożenie na realne osiągnięcia, na realne wyniki naszej wspólnej pracy. Jednym z elementów oczywiście tego budowania kompleksu niższości, czy takiego poczucia, że Polakom wolno mniej, jest sprawa Krajowego Planu Odbudowy, bandyckim, zupełnie bezprawnym działaniem. Komisja Europejska blokuje te należne Polsce pieniądze. Co z tym zrobić? Profesor Piotr Gliński w takim wielowątkowym wywiadzie udzielonym Tygodnikowi Sieci mówi, że na brak KPO odpowiemy własnym projektem. Co to znaczy? Sięgam po dokładny cytat. Co to jest Krajowy Plan Odbudowy? To wspólna unijna pożyczka. Skoro z powodów wyłącznie politycznych została zablokowana, to rozważmy pożyczenie pieniędzy gdzie indziej, może w Azji. Skoro są możliwości, trzeba je przemyśleć, to nie my odpowiadamy za to, że nie otrzymaliśmy dotąd środków z KPO. Bardzo ciekawa rozmowa z profesorem Glińskim. Wielowątkowa, polityczna, też o kulturze. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, no, ma, myślę, umocowanie, żeby o pewnych rzeczach mówić w sposób rozstrzygający. Dorota Łosiewicz, pozostańmy jeszcze przy polityce, pyta, kto ma sposób na młodych? Walka o młodych wyborców na trochę rok przed wyborami nabiera rumieńców, czy prawica ma ofertę dla młodych, czy ci mogą być uwiedzeni wyłącznie przez lewicową, liberalną stronę dyskursu? Słusznie zauważa autorka, że tu kłopot nie tylko w kanałach komunikacji, dotarcia, propagandzie, jakbyśmy to kiedyś mówili, dziś to się mówi o PR-ze, ale problem w tym, że cały świat zmienia się pod tym względem, że te młode pokolenia są skrajnie lewicowe, no nie chcą ciężko pracować, nie są przywiązane do tradycji, nie cenią pewnych wartości oczywistych dla poprzednich pokoleń. Potężna, wielka fala, która też przecież dociera do Polski, mały mamy na to wpływ. Oczywiście wciąż, takie jest moje zdanie, nie zwalnia nas to z zadania obrony normalności, bo cena za pewne eksperymenty, za pewne utopie ideologiczne
bywa straszliwa. To my Polacy wiemy, więc pytanie, czy zwariowaliśmy, pojawia się często, także Dariusz Matuszak pyta, bo pierwsze, co postanowiła wystawić w warszawskim Teatrze Dramatycznym jego nowa dyrektor Monika Strzępka, to narządy rodne. Foyer teatru noszącego imię Gustawa Cholubka stanęło metrowej wysokości, obleczone złotym materiałem, coś, co może z gipsu, może z papieru, co Gazeta Wyborcza nazwała pomnikiem waginy, inni wilgotną panią, a jest przedmiotem wyglądającym jak żeńska pochwa. Skąd taki wybór? Bardzo możliwe, że nowa dyrektor nie ma nic lepszego do pokazania. No tak, ale sprawa jest poważna. Polski podatnik płaci na destrukcję kolejnej instytucji kultury, ale nie tylko w pieniądzach chyba rzecz. Ile jest teatrów miejskich w Warszawie, do których można spokojnie zabrać rodzinę, dzieci, które nie obrażają, nie destruują, nie niszczą, nie mają jakiegoś rewolucyjnego sztandaru, które są po prostu teatrami. Bardzo niewiele. Kolejny z tej listy właśnie ubył. Bitwa nad Dnieprem, o tym Jan Rokita. Bitwa ma doniosłe znaczenie polityczne. A gotów jestem, stwierdza autor, nawet zaryzykować tezę, że może się okazać jedną z kluczowych bitew przesądzających o dalszych politycznych losach Europy. A Marek Budzisz o decydujących trzech dniach, jak przebiegały pierwsze godziny, pierwsze dni napaści rosyjskiej na Ukrainę. Dużo wyszło materiałów na ten temat w ostatnich tygodniach, autor to wszystko zebrał. I jest tam jeszcze sporo tajemnic, ale to czyta się tę historię opisaną przez Marka Budzisza jak naprawdę fascynujący thriller. Grzegorz Górny, i tym zakończę mój przegląd o królowej Elżbiecie II, którą żegnamy chyba wszyscy w pewnym smutku. I autor zastanawia się, skąd właśnie to poczucie tak silnej straty się bierze. Śmierć królowej Elżbiety II kończy pewną epokę w dziejach monarchii brytyjskiej. Słowo epoka jest chyba najodpowiedniejsze, ponieważ zmarła królowa była po francuskim królu słońce Ludwiku XIV najdłużej panującym monarchą w historii świata. Przez 7 dekad symbolizowała długie trwanie i ciągłość historyczną państwa brytyjskiego, które przeżyło w tym czasie zimną wojnę, dekolonizację, Beatlemanię, kryzys gospodarczy, Thatcheryzm, wejście do wspólnoty europejskiej i Brexit, wyjście z tej wspólnoty. Co najważniejsze, swoje panowanie postrzegała jako misję, do której siły czerpała z wiary. Powtarzała, iż swoją królewską odpowiedzialność przed Bogiem traktuje równie poważnie jak służbę królowi. Mówiła też o służbie. Bardzo często właśnie tego słowa używała. Gdy obejmowała urząd i gdy ją żegnano, też to słowo padało. Ilu dzisiaj ludzi ze świecznika, osób publicznych, którym powierzono takie misje, właśnie służbę stawia na pierwszym miejscu? Z tym pytaniem zostawiam Państwa, kończąc już to spotkanie. To był program Co w Polsce? Michał Karnowski. Do usłyszenia.